5 czerwca wspominamy świętego Franciszka z Asergi, pustelnika. Franciszek urodził się około 1155 roku w pobliżu miasta L'Aquila u podnóża Apeninów Abruzyjskich. Pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej. Początkowo uczył się u miejscowego księdza proboszcza. Następnie wstąpił do klasztoru ojców benedyktynów w Lucoli. Po 20 latach pobytu w klasztorze rozpoczął surowe i pokorne życie pustelnicze. Kilka razy zmieniał miejsce swojego pobytu, a pod koniec życia zamieszkał w pięknych, ale surowych górach Asergi. Legenda podaje, że dzięki jego modlitwie wypłynęła woda z urwiska, która leczy choroby oczu i skóry. Do dziś pielgrzymują tam wierni. Przypisuje mu się też cud uratowania niemowlęcia z pyska wilka. O jego śmierci mieszkańcom Asergi oznajmiły dzwony z kościoła Matki Bożej, które same zaczęły dzwonić w nocy. Franciszek jest czczony w tamtej okolicy. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, święty Franciszek wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.